Dzień dobry Państwu. Przedostatni dzień zmagań w Igrzyskach Olimpijskich, zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Turynie. Ostatni dzień, kiedy na stadionie w San Sicario pojawią się biatloniści. I z tego stadionu witają Państwa Krzysztof Wyrzykowski i Tomasz Jaroński. Dziś w programie bieg ze startu wspólnego, zdany też biegiem masowym. Najpierw na dystansie 15 km wystąpią panowie z udziałem Tomasza Sikory, a o godzinie 12 panie. 12,5 km do przebiegnięcia i panowie i panie strzelają po 4 razy w biegu pań, dwie Polki, Magdalena Gwizdoń i Krystyna Pałka. To debiut tej konkurencji na Igrzyskach Olimpijskich, debiut i nie wiadomo, czy w Vancouver za 4 lata ta konkurencja się pojawi. Możemy więc tutaj poznać jedynych mistrzów olimpijskich właśnie w tej konkurencji ze startu wspólnego. Są, proszę Państwa, rozbieżności co do zasady kwalifikacji zawodników do tego startu, do tego wyścigu, ze startu wspólnego. A to dlatego, że nie można tutaj sobie przyjechać na Igrzyska Olimpijskie i startować w tej konkurencji. Natomiast trzeba się do tej konkurencji zakwalifikować, gdyż ilość zawodników i zawodniczych jest ograniczona ilością tarcz. 30, a więc 30 zawodników i 30 zawodników wystartuje w tym biegu. Zobaczymy wszystkich medalistów Igrzysk Olimpijskich San Sicario, a ponadto zawodników, którzy są wysoko ulokowani w klasyfikacji Pucharu Świata, bądź też w innych klasyfikacjach, bo to się wszystko tam eliminuje. Zawodnicy, którzy zdobyli medale, wypadają z listy światowej i tak powolutku idziemy do zawodników zajmujących 30, 40 miejsce. W ten sposób znalazły się dwie Polki na tej liście: Magdalena Gwizdoń i Krystyna Pałka. Zacznijmy jednak, Tomku, myślę, od biegu mężczyzn. Może o pogodzie kilka słów. O pogodzie właśnie, bo tu, proszę Państwa, wszystko się zmieniło. Wczoraj w Turynie, podczas gdy nagradzano naszą Justynę Kowalczyk wspaniałym, pięknym medalem brązowym, lał deszcz, padał śnieg na całej autostradzie między Turynem a Sestriere. Napadało bardzo dużo śniegu, padało całą noc, drogi stały się nieprzejezdne, zawodnicy docierali do miejsc, do swoich wiosek, do hoteli, na miejsca zbiórek z dużymi opóźnieniami i ta nerwowość udzieliła się dzisiaj wszystkim. No teraz jest nieco lepiej, ten śnieg jest mniejszy, ale jak Państwo widzą, drzewa są piękne, białe, sceneria jest wspaniała, no ale nie zawsze sprzyja to zawodnikom. I dzisiaj na tej trasie, myślę, Tomku, bo tego śniegu jest świeżego sporo, zawodnicy ciężcy, fizycznie mocno zbudowani, będą mieli większe kłopoty, a ci lekcy będą na pewno szybciutko przemierzać kilometry. 15 kilometrów, tyle mają zawodnicy do przebiegnięcia. Czterokrotne strzelanie, dwa razy w pozycji leżącej, dwa razy w pozycji stojącej. Każdy błąd oznacza konieczność biegania karnej rundy liczącej 150 metrów. Trudne warunki śniegowe, sporo pracy mieli ci, którzy przygotowywali narty. 30 najlepszych zawodników najlepszych i w tych Igrzyskach Olimpijskich, ale także zawodników najlepszych w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jeden Polak z numerem 12, Tomasz Sikora, to ostatnia szansa naszego zawodnika, żeby poprawić nieco te olimpijskie osiągnięcia, które no, jak na niego nie są imponujące. 21, 20 i 18 miejsce. Tomasz Sikora dobrze wypadał w biegu masowym. Mówił, że na tę konkurencję najbardziej liczy. Za chwilę się przekonamy. Polak z 12 numerem startowym. Tak, Tomasz Sikora był piąty, był czwarty na ostatnich dwóch mistrzostwach świata. Pamiętamy, przegrał o ułamek tam sekundy medal w Oberhofie. Piąty był w ubiegłym roku, czternasty przed trzema laty. Dziewiąty był podczas najlepszego startu w tym sezonie w biegu masowym ostatniego Wanterselwia. Więc liczymy na dobre miejsce Polaka. Ten śnieg troszkę nas niepokoi, bo trasa będzie miękkawa. Nie wiem, czy to będzie odpowiedź.
odpowiadało Tomaszowi Sikorze, który lubi trudne trasy, ale czy ta nie będzie za trudna? Tu jest podbieg, bardzo długi. Tomku opowiesz nam za chwilę dokładnie, bo to praktycznie jest cały czas pod górę w pewnym momencie i nie ma kiedy odetchnąć. A więc czy ten trudny podbieg, ta trudna trasa będzie sprzyjać dzisiaj Tomaszowi Sikorze? Zobaczymy. Tak, to jest 3-kilometrowa runda, najtrudniejsza runda, jaka tutaj istnieje. Identyczną rundę biegali zawodnicy podczas biegów indywidualnych. Mniej więcej 2 kilometry przed metą rozpoczyna się podbieg i ten pobieg trwa, aż zawodnicy wbiegną na stadion. A więc uwaga, bo ten podbieg jest tuż przed strzelaniem. Patrzymy na strzelnicę. Wiatr nieco powiewa, jest nierówny. To też może przeszkadzać. Widoczność też nie najlepsza, bo jakieś tam płatki śniegu krążą, drzewa pokryte szadzią i tutaj na strzelnicy mogą się dziać ciekawe rzeczy, a także w biegu. Tak, Wolf na czele, to Państwo widzieli. Tomasz Sikora z numerem 12, proszę o tym pamiętać. Natomiast, proszę Państwa, nigdy do tej pory nie rozegrano tej konkurencji na Igrzyskach Olimpijskich. Jak mówił Tomek, może to być pierwszy, ale również i ostatni mistrz olimpijski w tej specjalności. Nie ma bowiem pewności, czy start, bieg ze startu wspólnego rozegrany będzie również za 4 lata na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver. A zatem kogo mamy na starcie? No mamy przede wszystkim wielkich specjalistów w tej konkurencji, którymi są 4-krotny mistrz świata Francuz Poiret, 2-krotny mistrz świata Oleinar Bjerndalen i Sven Fischer, który ma również jeden tytuł mistrzowski na swym koncie. Poza tym Bjerndalen był raz wicemistrzem świata i 2 razy na 3. miejscu. Fischer był 3 razy na 2. miejscu, raz na 1. miejscu i Poiret 2 razy na 3. miejscu. A więc tych miejsc dla innych zostało bardzo mało. Ilu tam, Tomku, zawodników? 3 chyba zostało. 3, 4. No Berger był na przykład wicemistrzem świata, ale Berger tutaj nie startuje. Mamy informację, że wystartuje bez karabinu w biegu na 50 km w niedzielę. Tak. Bo Norwegowie spisują się słabo, ale tu akurat dobrze. Andresen, Hanewold, oczywiście Bjerndalen, oni wszyscy biegną w czołówce. Tomasz Sikora tradycyjnie dość spokojnie, Polak zwykle tę pierwszą rundę ma dość wolną, widzimy biegnie na 16 miejscu, ale nie traci kontaktu z czołówką. Mówiliśmy o tym, kto startuje, nie mówiliśmy, kogo zabrakło. Często to wynika to przede wszystkim z limitu, tylko 4 zawodników z jednego kraju może startować, a więc w tych najsilniejszych ekipach musiała nastąpić selekcja i w ten sposób wypadł Ekhof, który tu niczym nie zaimponował, a wstawiono do młodego Svensena. Nie młodego, ale Rożkowa wstawiono też w ekipie rosyjskiej, który dotychczas nie startował nawet w sztafecie, to jego debiut w tych Igrzyskach Olimpijskich. Nie biegnie ani Rostowcew, ani Czerezow, co ciekawe. No i w ekipie niemieckiej postawiono jednak na młodego, po tym wspaniałym występie w sztafecie, Resza, natomiast nie ma doświadczonego Rico Grossa. Tak, i nie ma Norwega Ekhofa, o czym mówiliśmy, proszę Państwa. Więc tak, z tych biegaczy, zawodników, którym udało się chociaż raz stanąć na podium Mistrzostw Świata, dzisiaj biegną tutaj tylko Andresen. Tak, jest Andresen. Jest Andresen, ale nie ma Konowałowa, który w sezonie nie startuje w ekipie rosyjskiej. Pamiętamy go dlatego, że on zabrał medal wtedy, pamiętają Państwo, w Koperhofie naszemu Tomaszowi Sikorze. A więc proszę zobaczyć. Czyli teraz nie zabierze. Teraz mamy nadzieję, że nie zabierze. Mamy tych 3 wielkich specjalistów w tej konkurencji. Specjalistów dlatego, że nie wszyscy potrafią walczyć ramię w ramię, zwłaszcza na tym pierwszym okrążeniu, kiedy dobiegną do strzelnicy. Najpierw 2 strzelania w pozycji leżącej, później 2 strzelania w pozycji stojącej. Trudno jest, proszę Państwa, zdobywać laury w tej konkurencji, o czym świadczy fakt, że zdobywają je, do tej pory zdobywali je najwięksi z największych. Tak, to bardzo specyficzna konkurencja, nie tylko ze względu na tę selekcję, o której mówiliśmy, że nie mają tutaj dostępu wszyscy zawodnicy, którzy chcieliby wystartować, a więc startuje wyselekcjonowana grupa 30 najlepszych. No i oni jakoś muszą na tej rundzie się rozłożyć. Widzą Państwo, jak pięknie są rozciągnięci, wiją się jakiś wąż po tych śnieżnych trasach w San
San Sicario. No i tu przede wszystkim walka w ramię, to ma oczywiście wpływ przede wszystkim podczas strzelania, ale także podczas biegu, no bo ci zawodnicy zmuszeni są do tego, aby biec szybciej, a nie biec swoim rytmem. I właśnie Tomasz Sikora lubi taki spokojniejszą pierwszą rundę przebiec swoim rytmem, no ale wszystko rozstrzygnie się oczywiście na strzelnicy. Tam z piątką widzą Państwo Hanne Wolda, troszkę się przepychał doświadczony Norweg Fischer, spokojnie z dwójką, z dwunastką z prawej strony za Fischerem mignął nam Tomasz Sikora, a więc jest tam gdzieś wśród tych dobrych zawodników. Myślę, że taktycznie Tomasz jest przygotowany do tego, aby walczyć z nimi jak równy z równym, natomiast no ważne będą te pierwsze dwie próby strzeleckie. Oby je przeszedł bezbłędnie, bo wtedy na pewno stać go będzie na jeszcze większy, lepszy wysiłek w tych następnych rundach i w tym decydującym strzelaniu pozycji stojącej. Tak, mówiłeś o tych miejscach Tomasza Sikory w zawodach Pucharu Świata, w Mistrzostwa Świata. On często był na dobrych lokatach w pierwszej dziesiątce właśnie w tej konkurencji, bo mówimy tylko o tej konkurencji, bo przecież już stwierdziliśmy, że ma ona swoją specyfikę. Ale nigdy nie stał na podium. To jedyne podium odebrał mu wtedy najpierw Berger, a później Konowałow. Czy karta się odwróci? To ostatni start Tomasza Sikory. San Sicario, tak. Jeżeli będzie celne strzelanie, no powtarzamy to jak mantrę, ale taka jest prawda. Musisz strzelać celnie. Pierwszym razem, drugim razem, trzecim razem, czwartym razem. I przypominam ci, że obiecałeś, że jak Sikora będziesz strzelał celnie, to będziesz mówił rach, ciach, ciach. Tak, będę mówił. Zobaczymy. Proszę Państwa, no i jeszcze a propos strzelania. Wczoraj z Tomkiem zaczęliśmy sobie obliczać tutaj te próby dotychczasowe strzeleckie tylko w konkurencjach indywidualnych. Nie braliśmy pod uwagę sztafety, bo przecież sztafeta cieszy się innymi prawami. Inne prawa rządzą w biegu rozstawnym. Natomiast jeśli chodzi o strzelanie, najlepszym do tej pory na 50 strzałów spudłował tylko raz. Był Francuz Robert, ale to już powtarzamy od miesięcy i lat, że jest to najlepszy strzelec wśród biatlonistów, a drugie miejsce zajmują Grajs, Hanne Wold i Czerezow. Oni, ale Czerezowa nie ma, a więc Grajs i Hanne Wold, oni mają po 45 celnych strzałów na 50 oddanych do tej pory w San Sicario. Wreszcie Tomasz Sikora niestety daleko w tej klasyfikacji, 41 strzałów na celnych na 50 oddanych. No jeszcze powiem Państwu, że Bjerdalen ma 42 strzały, rewelacyjny Defran też 41 strzałów i Francuz Poiret 26, ale tylko na 30 oddanych strzałów, gdyż nie ukończył biegu na dochodzenie. Zbliżają się zawodnicy już do pierwszego strzelania. Przypomnijmy, w pozycji leżącej już powoli wbiegają tutaj na stadion. To jest właśnie ten trudny podbieg w ostatniej chwili, tuż przed wbiegnięciem na stadion, na strzelnicę, a więc męczący, wyczerpujący zawodników na czele. Faworyci, choć Wolf narzucił bardzo ostre tempo, Andresen, Poiret, Czudow, Grajs, Hanne Wold, niespodziewanie Włoch Willermos, później jest młody Reszniemiec, Szwed Ferry, a Tomasz Sikora mniej więcej na 16 pozycji. No i pierwsze strzelanie za chwilkę, wiatr taki sobie, troszkę zmienny, lewa, prawa, ale powiewa. No nie jest to zbyt dobrze, realizator wybrał Andresena, jest też Wolf, jest Willermos. Widzą Państwo, wszyscy ci, którzy się liczą, już są na strzelnicy. Andresen jako pierwszy zaczął strzelać, Bjerdalen bardzo szybko strzelał, 16-17 sekund. Niedawno tutaj w San Sicario to była niebywała prędkość strzelania. Tomek jeszcze nie rozpoczął, patrzę na Bjerdalena, na Sikorę, Sikora jeszcze nie, Bjerdalen już wybiegł pierwszy, Wolf tuż za nim. Dobrze Tomek, raz, rach, ciach, dobrze, dwa, trzy, świetnie, cztery, jeszcze jeden, świetnie, jeszcze jeden, świetnie, jest, raz, jest. ciach, brawo Tomasz Sikora, no 5-5, wspaniałe pierwsze strzelanie, mówiliśmy, że to będzie ważne, ale trzeba zobaczyć, jak strzelali inni, bo przecież tych, którzy strzelali bezbłędnie, było przynajmniej 10, jeśli nie więcej. Teraz widzą Państwo, zawodnicy podzielili się na dwie grupy, jedni biegną po tej ulicy Andresena, jak ją nazywają, a inni wyruszyli na trasę. Tomasz Sikora jest 10. Bjerdalen, Andresen więc nie pobiegł na swoją ulicę, strzelał bezbłędnie. Wolf, Grajs, Defran,
Bernard, Fischer, Ferry, Robert, Francuz oczywiście, Roszkow i Sikora. Jest 10, 18 sekund straty, ale jest w tej całej grupie zawodników. Ładny widok jeziorka, no, taki troszkę na uspokojenie. No i Bjerdalen, Andresen, a więc Norwegowie, Norwegowie, którzy ponoszą tu na razie klęskę, bo do tej pory nie mają złotego medalu w biatlonie, a w ogóle mają tylko dwa złote medale. Jest to najgorszy występ Norwegów w historii zimowych olimpiad. A kto pudłował, kto biegał karną rundę? Resz, Czudow, Hanewold i Krugłow z tych zawodników liczonych w gronie faworytów, a więc pierwsi, no jeszcze się nie wyeliminowali, ale już tracą 30 kilka sekund, a my spotkamy się po krótkiej przerwie. Dalen, Andresen, Wolf, Greis i De Fran. Taka jest czołówka po pierwszym strzelaniu w biegu ze startu wspólnego podczas Igrzysk Olimpijskich w San Sicario. Dobrze strzelał Tomasz Sikora bezbłędnie i zajmuje, wybiegając ze strzelnicy, zajmował 10 miejsce ze stratą 18 sekund. Przed nim biegli Roszkow, Robert, Ferry, Fischer, De Fran, Greis, jest Wolf, Tomasz, Andresen. Jest Tomasz Sikora, przed chwilą nam przebiegł. Szósty już jest. Już poprawia swą pozycję, a więc ta trudna trasa odpowiada Tomkowi. No oby strzelał celnie. Może tu zaświeci słońce, które przedziera się przez te ołowiane chmury wiszące nad stadionem biatlonowym w San Sicario. Na razie jest, proszę Państwa, dobrze. Trzymajmy kciuki. Zobaczymy, co będzie dalej. Tomek walczy o czołowe pozycje. Jest szósty, a ta dwójka Norwegów, Andresen, Bjerndalen, a później z niewielką stratą Niemiec Wolf. A więc mamy dwie już dobre informacje, oczywiście na wstępie, tu z dwunastką Tomasz Sikora za dwójką Niemców, biegnie bardzo szybko, coraz bliżej jest, wiemy, że celne jest dzisiaj oko na razie oczywiście, ale najważniejsza wiadomość, narty niosą Tomasza Sikorę, ma dobrze posmarowane narty, a więc jak ma dobrze posmarowane, to może dojedzie w czołówce do samego końca, trzymajmy kciuki, ale jeszcze przed nami wiele emocji, jeszcze trzy strzelania. Tutaj oczywiście będzie się wszystko decydowało. Bjerndalen, Andresen, Wolf, Greis, a więc dwóch Norwegów. Później dwóch Niemców, De Fran, Francuz i na szóstym miejscu Tomasz Sikora. A więc w towarzystwie bardzo dobrym Sikora przedarł się z tego dalekiego Fischera miejsca. Wyprzedził. Już szybko do przodu. Szóste miejsce, dwóch Norwegów, dwóch Niemców. Jeden rewelacyjny Francuz, De Fran, mistrz olimpijski w biegu na dochodzenie. No i teraz Tomasz Sikora na szóstym miejscu. To najbardziej pudłował, mówiłem o tych, którzy zaliczyli jedną karną rundę, a solidarnie aż trójka Włochów biegała dwie karne rundy, Pal Huber, De Lorenzi i Willermos, a także ten wysoki Szwed Bergman, który z Puare przegrał minimalnie w biegu sztafetowym brązowy medal. Ładnie wygląda ten bieg masowy, jest to chyba najbardziej telegeniczny ze wszystkich konkurencji biatlonowych, które są rozgrywane, najbardziej go lubimy. No szkoda, że są jakieś tam wątpliwości co do olimpijskiej przyszłości tej konkurencji. W czerwonych kostiumach dwóch Norwegów na czele, później w białych kostiumach jeden Francuz i dwóch Niemców i znów w czerwonym kostiumie tę czołową szóstkę zamyka Tomasz Sikora. Bardzo dobra pozycja Polaka. Nathalie Santerre, niedługo będzie panią Bjerndalen, Włoszka, która dzisiaj nie biega, nie będzie biegała także... A komu kibicuje? A kibicuje chyba Bjerndalenowi. A może Włochom? A może Włochom. No to jest inne zmartwienie, nie nasze. Patrzymy, Sikora już dołączył do De Frana, jest tuż za Francuzem, prowadzi tę trójkę Greis z numerem pierwszym. Dużo mówiło się o Greisie, wśród faworytów wymieniało się oczywiście Bjerndalena, oczywiście Greisa, w mniejszym stopniu Puare i w większym stopniu De Frana. Takie są notowania na giełdzie biatlonowej z dzisiejszego poranka, kiedy to spotykaliśmy się wszyscy przy kawie rano tutaj w centrum prasowym San Sicario. Wszyscy tu bardzo wcześnie dojechali, bo te drogi były bardzo ośnieżone i nie było wiadomo, czy samochodem można będzie dojechać w ogóle w okolice San Sicario, już nie mówiąc o samym stadionie. 12 sekund straty Polaka, ale on biegnie w tym peletoniku goniącym dwójkę Norwegów. Nie dyktuje tempa, znacznie nadrobił nad Roszkowem i Czudowem dwaj Rosjanie. Słabo dziś Fischer biegnie, spada na kolejne lokaty. Widocznie coś wybrał. Właśnie, coś może z nartami nie tak. Tu było oczywiście trudne zadanie dla smarowaczy, dla techników. Oni od samego rana testują rozmaite smary, wosk, jeszcze tam rozmaite inne
produkty, które nakłada się na narty. Zawodnicy także wybierają rodzaj nart i to też jest cała tajemnica. Co ciekawe, Tomasz Sikora robi to sam, natomiast w innych ekipach są specjalni ludzie, którzy dobierają zawodnikom narty, ale chyba lepiej zawsze... Większość zawodników sama sobie tak, wierzyć samemu i mieć ewentualnie do siebie później pretensje, a nie do kogoś. No proszę Państwa, ładnie się to wszystko rozciągnęło. Przypomina to kolarski wachlarzyk, gdzieś pierwsza grupa, później zasadniczy peleton, później goniąca czwórka, bo tam do Sikory chyba dołączył. Nie, tam jeszcze chyba jest. Tam jest przerwa, tam są dwaj Rosjanie. Sikora chyba wyprzedził któregoś Grajsa. Polak biegnie przed Grajsem i już biegnie. Biegnie przed Wolfem. Ale też tam chyba się ta różnica między tą trójką a resztą zawodników, to Wolf spadł na dalsze miejsca, a tam z dziewiątką Czudo wprowadzi pogoń tą większą grupę, więc tu się jednak to utrzymuje. No i za chwilę drugie strzelanie. Oby Tomek strzelał tak samo celnie jak kilkanaście minut temu. I ta dwójka, Andresen, któremu bardzo zależy na celnym strzelaniu, on wtedy może być najgroźniejszym rywalem dla Biernalena, ale czy wytrzyma Andresen tę bardzo ciężką próbę? 20 strzałów to dla niego olbrzymi kłopot. Ale na razie obydwaj reprezentanci Norwegii współpracowali. Jeżeli jesteśmy przy kolarstwie, to trzeba powiedzieć, że wychodzili tutaj na zmiany. Raz jeden, raz drugi prowadził. No i ich przewaga utrzymuje się około 8, 9, 10 sekund nad resztą towarzystwa. A tam później biegnie czwórka, Defran, dwóch Niemców, Wolf i Grajs. Ale najważniejsze, że jest też Tomasz Sikora na bardzo dobrym miejscu. Za chwilę drugie strzelanie, także w pozycji leżącej. Zdenerwowanie, jak zwykle wśród tych, którzy towarzyszą biatlonistom na strzelnicy, a więc wszyscy trenerzy od strzelania. Wczoraj widzieliśmy z Tomkiem, czym się zajmują w dniu wolnym, wtedy kiedy nie ma zawodów, reperują po prostu karabiny. Tak robił Jean-Pierre Amat, który rozkręcił cały karabin Poiret i tam go przeglądał, przesmarowywał, coś dodawał, coś wymieniał. No, te sztuki różne to oczywiście jest wielka tajemnica dla wszystkich rywali. Pierdalen jako pierwszy. Andresen Piszow. Tomasz Sikora czwarty, z trójką Francuz Defran i teraz Polak i dwóch Niemców, później Rosjanie. Znów szybko, potwornie szybko strzela i celnie. Andresen chce go naśladować, na razie dobrze, Tomek jeszcze nie rozpoczął, Defran też nie. Andresen 3, Andresen spudłował, Pierdalen 5 na 5, będzie trudno go pokonać. Andresen fatalnie, Defran też spudłował, Tomek dobrze, raz, cisza, dwa, za chwilę 3, tak, już jest 3, za chwilę 4, jest 4 i jeszcze raz Tomku. Raz, jest, 5 brawo. Na 5, brawo, 10 na 10, będzie drugi. Jak Pierdalen, a więc cudownie Sikora rozpoczyna te dzisiejsze zawody. Mówiliśmy o tym, że te dwa pierwsze strzelania będą bardzo ważne. Oczywiście dwa następne jeszcze ważniejsze, ale to już nieważne. Sikora drugi, 20 sekund, Grajs trzeci, 21 sekund za Bierdalenem. Później Wolf, później Czudow, zniknął już Andresen. Nie ma już tego rewelacyjnego, zdawałoby się, Francuza Defrana, a jest Sikora, który podąża cudownie za tym niedoścignętym dzisiaj, niedościgłym Bierdalenem. A więc Bierdalen, 20 sekund różnicy. Tomasz Sikora i Grajs to dobry układ. Niemiec jest dobrym biegaczem. Będą pewnie z Tomaszem Sikorą uciekać Wolfowi. Groźny Czudow, który potrafi biegać dobrze. Nie wystąpił w sztafecie, bowiem czuł się bardzo słabo. Podobno miał fatalne badania, ale tutaj wystawiono go do biegu ze startu wspólnego. Defran biegał jedną karną rundę i jest 11. Czepikow bezbłędny, ale biegowo słabo. Dopiero 13. Lokata. Amerykanin Häkkinen i Finn Purunen w pierwszej dziesiątce. Celnie strzelali, dobrze biegną. To na pewno dwie największe niespodzianki. Proszę Państwa, spokojnie, uspokójmy się. Jeziorko z lewej strony, z prawej strony drzewka, szać na drzewach, piękny obrazek, Bierdalen. Sikora prowadzi tutaj przed Grajsem i Wolfem, a więc dwójkę Niemców, Bierdalen z przodu. 20 sekund, powrócimy po krótkiej przerwie.
Prawie pół metek rywalizacji, olimpijskie medale w biegu ze startu wspólnego w San Sicario. Mamy dla Państwa wspaniałe wiadomości. Ole Bjørndalen jest pierwszy, ale on strzela i biega po mistrzowsku. Natomiast Tomasz Sikora drugi biegnie razem z Grajsem ze stratą 18 sekund. 7 kilometrów już tyle przebiegli zawodnicy. Dwukrotnie strzelali. Przed nami jeszcze dwa strzelania w pozycji stojącej i 8 kilometrów biegu. Proszę Państwa, w ostatnich 7 startach Sikora był 6-krotnie w pierwszej dziesiątce, a więc jest to naprawdę jego konkurencja. 4., 5. w Oberhofie i w Hochfilzen na Mistrzostwach Świata w ubiegłym roku podczas Pucharu Świata. 6., 5. i 5. i w tym roku w Oberhofie źle. 22. to był jego najgorszy wynik w tych ostatnich latach startach, a w Anterselwie już 9. No i tutaj na cudownej, wyśmienitej, wspaniałej drugiej pozycji, ale groźni są z tyłu. Groźny jest Grajs, groźny jest Wolf i groźny jest ten Czudow, który mimo jednego pudła już wyszedł, wrócił do czołówki i reszt, który przedziera się tam też na czoło, a więc sporo do bardzo groźnych rywali. Jest też Defran, który świetnie biegnie, jest już 7., podobnie jak Czudow i reszt biegał karną rundę. Zawodników, którzy poprzednio byli w czołówce, słabo bardzo reprezentanci Norwegii. Andresen biegał 2 karne rundy, jest w tej chwili 16, za nim Hannevold z 1 karną rundą, młody Svensen na 18 miejscu, natomiast Krugłow fatalnie strzelał, Robert, Francuz też pomylił się, a Poiré 2 karne rundy i dopiero jest 27. Tak, nie będą to igrzyska Poiré, nie będzie tu miał, już można chyba stwierdzić, zdecydowanie medalu w konkurencjach indywidualnych. Z 13. doświadczony bardzo Ilmars Bricis, on też jest groźny w tej konkurencji, no ale Tomasz Sikora ciągle drugi, a tu Bjørndalen, on już się nawet nie ogląda, jego nie interesują perypetie kolegów z reprezentacji. Bjørndalen chce wygrać tu choćby jeden złoty medal, no i wszystko wskazuje na to, jeśli tak się stanie, będzie miał na swym koncie 6 złotych i 3 srebrne medale w historii swoich startów na Igrzyskach Olimpijskich. To jednak dopiero pół metek rywalizacji. Słabo biegnie Fischer. Biegał jedną karną rundę, ale ma fatalny czas biegu. A Fischer jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem w tych Igrzyskach Olimpijskich w San Sicario. 2 złote medale i 1 brązowy. Wspaniały bieg w sztafecie. Wspaniałe występy indywidualne. A dziś Fischer nie liczy się. Niemcy zawsze groźni w dotychczas rozegranych konkurencjach męskich podczas Igrzysk Olimpijskich w San Sicario. Niemcy zawsze stali na podium. Czy tak będzie dziś? Na razie Bjørndalen na czele, ale nas interesuje ten inny zawodnik w czerwonym kostiumie. Numer 12 ma Tomasz Sikora i biegnie drugi. Może by puścił tego Grajsa, może by troszeczkę rozpoczął, ale Tomek to wszystko wie najlepiej. Myślę, że rozegra ten bieg wspaniale, ale musimy jeszcze poczekać. Znakomity jest dzisiaj biegowo, rzeczywiście. Proszę Państwa, co kilka lat Sikora zaskakuje fantastycznym wynikiem. Był mistrzem świata w roku 1995 w Anterselwie na 20 kilometrów. Nikt go wtedy nie znał, tylko jacyś tam wtajemniczeni, a on wygrał w znakomitym stylu. Później w Oberhofie, rok 2004, też w biegu na 20 kilometrów wywalczył wicemistrzostwo świata. No i może dziś tu w tym San Sicario, ośnieżonym, pięknym, może dzisiaj uśmiechnie się do tego przemiłego chłopaka, uśmiechnie się szczęście, uśmiechnie się słońce i będzie stał dziś wieczorem w Turynie, chociaż wczoraj padał tam deszcz, na podium olimpijskim. Kciuki trzyma Wodzisław Śląski, skąd pochodzi Tomasz Sikora, a w zasadzie dzielnica Wodzisława Radlin. Żona, dzieci pewnie też oglądają. Rzadko tata i mąż bywa w domu, ale tyle radości przynoszą te występy. Tomasz Sikora drugi, nieco tracą do Bjørndalena i on i Grajs, ale to się nie ma czemu dziwić. To jest król nart, król biatlonu, choć na tych igrzyskach jeszcze nie ukoronowany. Norwegowie szalenie gorąco dopingują swojego bohatera. Bjørndalen jest leciutki. Dla Bjørndalena ta trasa jest na pewno bardzo dobra. No a poza tym Bjørndalen to jest mistrz biegania. Bardzo dobry w strzelaniu.
pierdalem, to po prostu pierdalem. A Sikora z tyłu, widzimy go tam. I trzy, dwa kroki, jeden krok przed Grajsem. Ten Grajs jest bardzo groźny, ale na razie myślę, że jest jakaś tam lekka przewaga nad tymi pozostałymi zawodnikami na czwartej pozycji. 10-11 sekund. 11 sekund. Wolf Czudow. Później przerwa, Resz Defran, Hakinen Roszkow, Czech Dostal, Furunen Witek i Andresen 13, ale to już jest 54 sekundy straty do Bierdalena, ale tylko 30 sekund straty do Tomasza Sikory, a więc wszystko to jeszcze, te medale mieszczą się w granicach jednego błędu na strzelnicy, a tutaj błędów nie można robić. Z dziewiątką maleńki Czudow, 1,68 m wzrostu, biega znakomicie, te warunki jemu też bardzo, bardzo pasują. Tak. Mówiliśmy na początku, że tu zawodnicy, którzy nie dużo ważą, którzy nie są wielkimi tyczkami, jak Andresen, jak Berger. Bergera nie ma, ale wszystko jedno, ten Andresen to wielka tyka. No i źle, proszę Państwa, tutaj strzelał. I za chwilę następne strzelanie. Wiatr się uspokoił. Pierdalem wie, że od tego zależy być może jego złoty medal olimpijski. Nie ma jeszcze naszego Tomasza Sikory, nie ma jeszcze biegnącego z nim Miki Grajsa. Zaczyna Pierdalem. 50 metrów, krążek jest teraz nieco większy, 115 mm, bo to strzelanie jest dużo, dużo trudniejsze. Szybko strzela, 7 sekund na 3 strzały, 9 sekund na 4, a i spudłował, 150 metrów, rozpoczyna się nerwówka, Bierdalen, aj, żeby Tomek teraz się nie śpieszy bardzo, niech wypuści jeszcze tego Bierdalena, ciut, ciut, niech zdobędzie parę sekund przewagi, kilkanaście nad Grajsem i Czudowem, spokojnie, czekamy. Raz, dwa, trzy. 4! Jest! 15 na 15! Cudowny Sikora! 15 na 15! Stukają tu do nas Francuzi obok, stukają Szwedzi, a Sikora... Wreszcie do nas ktoś stuka. Tak, pomknie za Bierdalenem. 1 sekunda i 0,6. Trzymaj się, Tomek, tego Bierdalena, jak kolarz na siodełku. A tu Państwo widzą, wszyscy pudłują, tylko Bierdalen i Sikora na czele. 1 sekunda dzieli Polaka od Norwega. Cóż za cudowny dzień. Wczoraj brązowy medal Justyny Kowalczyk, a dzisiaj popatrzmy, jaka przewaga jest Sikory nad trzecim zawodnikiem. Cudownie strzelał Tomasz Sikora. Później Grajs, 28 sekund. Później z numerem 27 Furunen Paavo. Kiedyś był mistrzem świata, ale to już było dawno. Nawet myśleliśmy, że już nigdy nie wróci na tak wysoką pozycję. A on wraca. Jest czwarty. Svendsen, ten młody, piąty. Defran, Czepikow. Nie ma Grajsa. Wszyscy już tam się pogubili. A na czele koncert Bierdalena, ale przede wszystkim Tomasza Sikory, który z Furunenem jako jedyny nie spudłował do tej pory ani raz. Czepikow jest też bezbłędny, ale dopiero 7 miejsce, a to na razie Bierdalen, ale tylko 1,6 sekundy przewagi nad Tomaszem Sikorą. Wszyscy mówili przed Igrzyskami Olimpijskimi, że Tomasz Sikora powinien zdobyć medal w biegu indywidualnym, a nasz zawodnik, który biegnie teraz tuż za Bierdalenem, mówił nie. Ten bieg indywidualny, ja za nim nie przepadam, miałem w nim najlepsze wyniki, to fakt, ale wolę bieg ze startu wspólnego i jak na razie po 3/4 rywalizacji wszystko układa się według scenariusza Tomasza Sikory. Jest drugi, będzie walczył o medal, to jest pewne, ma przewagę na 3., 4., 5., 7. 30, 20 kilka sekund, to jest wszystko w granicach jednego strzału. Proszę Państwa, różnie może być. Bierdalen dał znać Tomkowi, aby wyszedł na prowadzenie. Wyszedł Tomek na prowadzenie i będą teraz uciekać z tej całej zgrai, która będzie za nimi rzucała się w pogoń. Niemcy, Francuzi, Fin, no ale zobaczymy, co tam będzie, proszę Państwa, dalej. Tomek na razie walczy już nie tylko o medal, ale on może walczyć i o złoto, bo przecież na Bierdalenie spoczywa teraz cała odpowiedzialność. On bardziej się musi denerwować niż Tomek, bo Tomek nie ma nic do stracenia, ma wszystko do zyskania, a Bierdalen, jeśli tu przegra złoto, to wyjedzie stąd bez złotego medalu. Oto czołówka numer 12, Tomasz Sikora z czwórką, Olejnar, Bierdalen,
Później Grajs. Grajs cały czas jeszcze groźny. Biegał karną rundę, ale nie traci tak dużo. Purunen bezbłędny. Svensson z jedną karną rundą. De Fran, który biegnie jak szalony, ale dwie karne rundy, czyli dodatkowe 300 metrów ma już w nogach. Bezbłędny Czepikow. Dwie karne rundy. Cudowa. Jedna karna runda. Wolfa. Ale Roszkow, który jest 13, jeszcze nie traci do Bjerdalena więcej niż minutę. A więc wszyscy strzelają dobrze. Wszyscy dobrze biegną. I wszystko tutaj jeszcze może się wydarzyć. Ale pozycja wyjściowa Tomasza Sikory przed ostatnim strzelanym. No więcej niż wyborna. Wspaniała, fantastyczna. Jak mówią Francuzi. Très, très. I magnifique. Znakomicie, znakomicie. No Tomku, myślę, że dobrze by było, aby od Tomasza Sikory odpłynęły te myśli takie niezadobre, które miał, bo chciał już kończyć karierę. Niech nam biega jeszcze do Vancouver. Niech nam biega tak jak dzisiaj. Niech to robi raz na 3 lata, ale niech walczy o ten złoty medal olimpijski, którego nie ma w naszym skarbcu od 72 roku, od Igrzysk Olimpijskich i tego złotego skoku Wojtka Fortuny w Sapporo na Okurajamie. 111 metrów, a później drżała cała Polska, bo on wygrał ze Szwajcarem Steinerem o 1/10 punktu, a tutaj 1 metr i 1/10 przewagi Tomka Sikory nad Bjerdalenem. Bardzo ładnie oni współpracują. Bjerdalen wypuścił Sikorę. No może dlatego, że prowadził cały czas. Sikora nie miał wyboru. Teraz będzie chyba, może jakaś zmiana nastąpi na tym podbiegu, ale dobrze, że oni tu razem tak, współpracują. Przepuścił Tomek Bjerdalena. No ładnie to się układa. Kiedyś rozmawiałem z Bjerdalenem na temat Sikory, z innymi biatlonistami również. On ciągle jest bardzo poważany w świecie biatlonowym, chociaż wszyscy wiedzą, że nie ma tak doskonałych warunków do przygotowań, takiego wyboru materiału jak inni, jak Norwegowie, jak Francuzi, jak Niemcy, ale Sikora to jest klient, z którym wszyscy się liczą i zawsze mówią, że wśród tych outsiderów, ale takich, których stać na wielki wynik, jest zawsze Polak z Wodzisławia. No i my się cieszymy, bo mamy ten nasz rodzynek. Od lat cieszymy się występami Tomasza Sikory i martwimy jego niepowodzeniami. Ale jest wszystko dobrze. Bjerdalen, a tuż za nim krok dwa Tomasz Sikora. 4 lata temu po nieudanych dla niego igrzyskach w Salt Lake City Tomasz Sikora chciał już rzucić narty i karabin w kąt, zająć się czym innym, ale jednak namówiony do pozostania w ekipie biatlonowej. No i dzięki pracy Romana Bondaruka, który tknął w Tomasza Sikorę i także w pozostałych naszych reprezentantów wspólnie z trenerką Nadią Biełową. Jakiś nowy duch. Tomasz Sikora coraz lepiej zaczął spisywać się podczas zawodów Pucharu Świata. Często meldował się w czołowej dziesiątce. Stawał też na podium wicemistrzostwo świata w Oberhofie. Było tego potwierdzeniem w ubiegłym roku w Hochfilzen. Bardzo dobre miejsca, ale bez medalu. Tu w Igrzyskach Olimpijskich początek nie za dobry, nie tego się spodziewaliśmy. Miejsca gdzieś tam 20, 18, ale dzisiaj ten występ Tomasza Sikory wynagradza nam wszystkie te niepowodzenia. Przewaga cały czas utrzymuje się na poziomie 20 kilku sekund. Grajs jest trzeci, a później cała grupa zawodników. Tutaj najgroźniejsi to oczywiście Czudow, De Fran i Wolf chyba, a także nieobliczalny Czepikow. 31 sekund przewagi powiększają Bjerdalen Sikora. No dla Tomka jest to idealny układ, bo przecież Bjerdalen jest jednym z najlepszych biegaczy tutaj, jeśli nie najlepszym. I Tomek, trzymając się Bjerdalena, musi zyskiwać troszkę czasu nad tymi następnymi zawodnikami. No więc jest cudownie, jest bardzo dobrze. Już mówiliśmy o tym, no może znajdą się jacyś sponsorzy, może się zainteresują Tomaszem Sikorą, który ma kłopoty, aby no, zostawić wszystkie swoje sprawy zawodowe i zająć się tak na pewno zupełnie spokojną głową biatlonem. Jeśli nie teraz, to w przyszłości. Trzeba tam by pomyśleć o tych sponsorach, bo to jest chłopak, który dziś walczy o złoto, a za 4 lata w Vancouver wcale nie będzie za stary, aby znów walczyć o podium olimpijskie. Rozpoczął się ten podbieg na stadion. Tomasz Sikora z 12, za nim z 4. Olejnar Bjerdalen zerknął. Tomasz Sikora w lewo. Teraz już trzeba uspokoić i mięśnie, i nerwy, bo za chwilę ostatnia decydująca próba. Pada śnieg,
coraz gęściej kibice powiewają flagami, a my oglądamy Tomasza Sikorę. Biało-czerwona flaga na czapeczce, czerwony kostium, pozbawiony reklam, bo tutaj podczas Igrzysk Olimpijskich reklamować nie można. No i polska ekipa, to jest lekarz, ukraiński lekarz naszej drużyny, obok niego Nadia Biełowa, tyłem, a szkoda, bo to ładna kobieta, że jej nie pokazano, która odpowiada podczas zawodów za strzelanie, a Roman Bondaruk gdzieś tam biega po trasie i podpowiada Sikorze, jak i gdzie, bo on to wie, ale jak ma biec. No i teraz, proszę Państwa, wszystko zależy od tego strzelania. No może nie wszystko, wiele, bardzo wiele. Aż by się chciało, aby oni dwaj strzelali bezbłędnie i żeby w tym tempie dobiegli za kilkanaście minut na stadion, a później żeby rozstrzygnęli w jakimś fantastycznym sprincie historię złotego i srebrnego medalu. To byłaby cudowna bajka olimpijska dla nas, ostatni już dzień relacji z biatlonu. Jeszcze bieg pań, jest Biełowa, ta, która patrzy w tę lunetę i będzie tam analizować strzały Tomka, ale on jest z daleka od tego wszystkiego. On teraz jest krok w krok za Pierdalenem i myśli tylko o jednym. Jakby tu jeszcze strzelić 5 razy na czysto. Proszę Państwa, pojedynek wielki, pojedynek dwóch wspaniałych biatlonistów. Pierdalen z jednej strony i Tomasz Sikora. Spokojnie. Pierdalen oczywiście szybciej. Efekt, nie szybkość. 1-0 dla Biardalen. 1-1. Ale Biardalen spudłował. Sikora nie. 2. Sikora 3. Tomek. 4. Tomek. O jeje, ale Biardalen ma dwie karne rundy. Dwie karne, Tomek. Sikora jedną. No ale Grajs jest groźny. Niech ten Grajs spudłuje. Spuść baba na dziada. Wszyscy wołają. Proszę Państwa, no będzie chyba medal, ale czyż wiadomo. Zależy to wszystko od strzelania tych trzech. Gdzież tam Tomek Wydek? No szkoda ten ostatni strzał. Grajs dobrze. Defran nie zaczął. Czudow nie zaczął. Ten Swencer, Grajs za szybko. Czudow i Defran już spudłowali. Grajs groźny. Grajs groźny. Ale Tomasz Sikora już kończy rundę. Już kończy. Będzie z Grajsem. Będzie przed Grajsem. Przed Grajsem. Ale dosłownie o kilka sekund. A więc walka szalona. Prowadzi Sikora. Prowadzi. Grajs 3-5 sekund za nim. Sikora, Grajs 3 sekundy. Później chyba Pierdalen. Albo Czudow, albo Svensson. No gdzieś ten Grajs, że też no, do znakomicie strzelał. Oczywiście, ale Sikora jest pierwszy. Purunę trzeci. Pierdalen będzie chyba z brązowym medalem, bo tej straty nie da rady odrobić. 2 pudła Pierdalena. Czekaliśmy na ten 5. strzał Tomasza Sikory jak na zbawienie, ale spudłował. Ale i tak jest fantastycznie. Będzie walczył z Grajsem, choć Grajs jest bardzo dobry w bieganiu. Grajs był pierwszy na 20 kilometrów. 35. w sprincie. 8. w biegu na dochodzenie. Tomek będzie walczył. Myślę, że ten Grajs może Tomka dogonić, ale później wszystko na finiszu się rozstrzygnie. Purunen 3. No, proszę Państwa, emocji co nie miara. Ten Purunen bez pudła i Czepikow bez pudła. 1 pudło Tomka Sikory. Może być złoty medal olimpijski. Ale zafundował nam tym ostatnim strzałem, który oglądamy, Tomasz Sikora. Niesamowite emocje. Widzieli Państwo ten wzrok. On jakby chciał wepchnąć ten nabój w ten czerwony, w ten czarny krążek. Nie udało się. Popatrzmy, Grajs już dogonił Tomasz Sikorę, to były 3 sekundy różnicy przy wybieganiu ze strzelnicy, ale ważne też, co dzieje się dalej. 15 sekund traci Purunen, 20 sekund do Sikory, Olejnar Biardalen, on ruszy pewnie w niesamowitą pogoń. Tu się wszystko jeszcze może zdarzyć, trasa jest bardzo, bardzo trudna. Grajs wyprzedza Sikorę i dobrze, byle Polak utrzymał tempo Niemca, niech Niemiec sobie prowadzi, można go przecież wyprzedzić na ostatnim podbiegu albo wręcz na ostatniej prostej, ale patrzymy, co tam jest dalej, bo to nas najbardziej interesuje. Purunen nie jest dobrym biegaczem. Tomek się ogląda, patrzył gdzie, kto jest trzeci. Purunen nie powinien być groźny. Groźny będzie Pierdalen. Tomek ogląda się, tak jakby troszkę się obawiał, no ale nie musi się obawiać.
rozmawiać. Niech się trzyma tego Grajsa i dowiezie się z nim do mety, a później być może skutecznie go zaatakuje. Medal jest, to możemy powiedzieć, bo z Purunenem Sikora na pewno Tomek, nie przegra. Czepiko straci jeszcze, 23 sekundy. Ale tutaj trzeba dobiec jeszcze do mety. Medal jest, jeśli się nic nie stanie, odpukuje tutaj, ani się nikt tam nie będzie, żadnych nieprzewidzianych historii. Jeszcze przecież są 2 kilometry biegu. To dużo, te 2 kilometry. Grajs tuż za nim, Tomek. Oby się nic nie stało. Oby we dwójkę wpadli na stadion, a później niech wygra lepszy. Ta różnica jest nieduża. Będzie ich zaciekle gonił Bierdalen. Może straci Purunen. Może będzie ta trójka Sikora, Bierdalen i Grajs. Było cudownie i jest cudownie. Bierdalen ciągnie tam za sobą Purunena. A więc Purunen, Bierdalen, a z numerem 11 jest Czepikow. Ten już stary, doświadczony wyga, prawie 40 lat i ciągle krąży koło tych olimpijskich medali. Ma już ich 6. 2 złote, 3 srebrne, 1 brązowy. Trzyma się Sikora Grajsa. Bierdalen wyprzedził Purunena, ale niewiele zyskuje nad Grajsem i Sikorą. Urwał dopiero 1-2 sekundy. To nie jest dużo. Purunen traci biegowo. To już widzimy. Czepikow też nie najlepiej. Hakkinen, Wolf, Svensson, Zuman i dopiero 8 Resch. 10 Resch. To nie są dobrzy biegacze. Poiré. Kolejne strzelania lepsze, ale Francuz, sławny Francuz, dopiero jest 13 z 2 karnymi rundami. Purunen nie pudłował ani razu. Sikora i Grajs po razie biegali po jednej karnej rundzie, ale Tomek podczas ostatniego strzelania, a Grajs wcześniej. Teraz oni na czele w białym kostiumie. Niemiec, mistrz olimpijski w biegu indywidualnym, za nim Tomasz Sikora, a później na 3. miejscu Bierdalen. Tutaj z naszej ekipy ktoś krzyczy do Tomka: Bierdalen oderwał się, ale Bierdalen zyskuje powolutku przewagę, likwiduje waszą przewagę. Tak krzyczał ten człowiek w biało, w naszym kostiumie narodowym z prawej strony. Nie wiemy, kto to jest. Może jeden z naszych członków sztafety, ale dramaty będą tu trwały do końca. 1,5 kilometra. Nieduża przewaga. Grajs, 2 kroki. Sikora i ten szalejący na trasie Bierdalen, który nie tak dawno biegł z Tomkiem. Spokojnie wymieniali się na prowadzeniu. Była to sielanka polsko-norweska i później te ostatnie strzelania wszystko rozbiły w puch. Pojawił się nagle Grajs. Za nim skoczył Tomek i ten Tomek ciągle na drugim miejscu. Brawo, Tomasz Sikora. No, jesteśmy z niego dzisiaj dumni. Jesteśmy zachwyceni jego biegiem. Zobaczymy, jak to się skończy, ale do tej pory Tomasz Sikora spisuje tu się na 6. Znowu informacja, że Bierdalen odrabia. Ktoś tam podpowiadał Tomaszowi Sikorze, on spojrzał w lewo, patrzy, gdzie jest Norweg, ale niech on pilnuje tego Grajsa, niech się nie interesuje Bierdalenem. Jeszcze nie ma Bierdalena, to jest 10-15 sekund, 20, to nie jest tak źle, bo ten Grajs narzuca tempo, musi narzucać tempo, bo on chce zgubić Tomka, on nie chce z nim walczyć na ostatnich metrach. Tomek ma olbrzymie doświadczenie, Tomek jest bardziej doświadczony od Grajsa i tylko patrzmy na Bierdalena. Niech on tam tak natychmiast nie wraca. Niech sobie wróci kilka metrów za metę. Kolejny punkt pomiaru czasu. 700 metrów do mety, ale jeszcze kawałek podbiegu, jeszcze troszkę pod górę i później wbiegną na stadion. Tam, gdzie przecież oglądaliśmy podczas tych Igrzysk Olimpijskich bardzo ciekawe walki, ramię w ramię, kiedy Defran walczył z Bierdalenem. Jest kiedy... Bierdalen. 13 sekund, nie dojdzie. Ile odrobił, ile odrobił, nie dojdzie. 14 sekund przez kilometr. Nie ma mowy, żeby wrócić. Nie ma mowy. A więc medal jest. Purunen traci już 23 sekundy. Czepikow jest za Purunenem. 5. miejsce zajmuje Czepikow. 32 sekundy straty. A więc powtarzam, medal już jest pewny. Grajs odskoczył minimalnie od Tomasza Sikory. Niemiec przyspiesza. Co to znaczy? Tutaj też zawodnicy z ekipy niemieckiej dopingują Grajsa. Złoty medalista w biegu indywidualnym zaatakował na podbiegu. On jest bardzo dobrym biegaczem. Tomasz Sikora jeszcze się trzyma. Jemu też tam ktoś podpowiada. Jeszcze go podkręca, żeby może dogonił Niemca. To jest ostatni podbieg. Za chwilę tutaj już widać namioty. Za chwilę jest stadion. Minimalna różnica pomiędzy Grajsem a Sikorą. Coraz bliżej jest Bierdalen. Będzie
będzie fantastyczny, fantastyczny finisz. Bierdalen widzi dwóch rywali. On tutaj nie zdobył złotego medalu. Cztery złote medale w Salt Lake City, a teraz tylko dwa srebrne i może tutaj brązowy. Goni, ale czy dogoni? Tomek słabnie, Tomek ogląda się, Tomek nie jest pewien tego swojego drugiego miejsca. Już chyba wypuścił Grajsa, już nie będzie z nim walczył. Teraz musi się skoncentrować na Bierdalenie, który jak jakiś ekspres japoński, albo TGV, albo jeszcze jakiś, jakaś rakieta goni Tomka Sikorę i mówiliśmy, że nie może dogonić, ale z Bierdalenem nic nigdy nie wiadomo. Może i dogoni, a może nie dogoni. Grajs zdobędzie drugi indywidualny złoty medal. Tam się zmniejsza ta różnica między Sikorą i Bierdalenem. Będzie medal, ale po jakiej straszliwej walce i czy srebrny, czy brązowy. Grajs wyrwał jednak na czoło. Ten jeden nieszczęsny strzał skomplikował Tomkowi życie, ale jest wspaniale, jest cudownie, będzie srebro. Nie wygra już z nim chyba Bierdalen. Już mówię chyba, bo już sam nie wiem, co tutaj mówić. Jeśli ten Tomek zachowa metr, pół metra, 5 centymetrów, 3 centymetry, centymetr przewagi nad Bierdalenem, Grajs jest złotym medalistą. Drugi będzie Tomasz Sikory. Sikora, pokażcie nam tego Tomka walczącego z Bierdalenem. Bierdalen rozpoczyna krokiem łyżwowym finisz, ale Bierdalen nie da rady. Ten Grajs wygrał. Całuje kibiców, a Tomasz Sikora jest, proszę państwa, drugi. Jest srebrny Tomasz Sikora. Brawo, Tomek! Brawo, brawo! Fantastyczny bieg. Przeżegnał się, uśmiechnął i padł jak długi. Tak jak wczoraj Justyna Kowalczyk mówiła, że ten to leżenie na śniegu to był najprzyjemniejszy moment w jej karierze. I chyba dla Tomasza Sikory jest to także wspaniałe. Tam odpinają mu organizatorzy narty. Polak ze szczęścia i ze zmęczenia nie może wstać, a to złoty medalista. Dwa złote medale. Miki Grajs z niebyle kim przegrał Tomasz Sikora. Walczył jak lew. Wspaniały sukces. 8 medal w historii zimowych igrzysk olimpijskich dla Polski. 2 medale mamy. Brązowy Kowalczyk i dziś srebrny Sikora. Tak, Grajs 2 złote indywidualnie medale indywidualnie i 1 złoty w sztafecie. Widzą państwo wyniki. Purunen był. Pensen, ten młodziutki Norweg, 6, 7 Hanne Wolf. Widzą państwo Norwegów tych igrzysk. Minuta 4. Brawo, Tomasz Sikora. Już chyba wszystko o nim powiedzieliśmy, Tomku, ale jeszcze przypomnij, bo święto w Wodzisławiu musi być olbrzymie. No i przede wszystkim my się cieszymy, chociaż już byśmy chcieli pobiec tam do Tomka, uścisnąć mu dłoń, poklepać go po tych barkach silnych, na jednych z najsilniejszych tutaj, na tej dzisiejszej trasie. Urodzony 21 grudnia 1973 roku, a więc niespełna 33 lata. Żona Danuta, starsza córka Natalia niedawno, urodzony Bartosz pewnie cieszą się w domu i fetują wspaniałe zwycięstwo. Cieszy się klub Dynamit Chorzów, w barwach którego biega Tomasz Sikora. Cieszy się Wodzisław, jego dzielnica Radlin. No brawo, jesteśmy, proszę państwa, pełni emocji, jeszcze byśmy pobiegali troszkę tutaj. Jeszcze byśmy chcieli jedną rundę, jedno strzelanie czyste. No w tym roku nie udało się w tym sezonie Tomkowi tak strzelać. Z jednym tylko pudłem, mówiłem państwu przed startem, że on miał 41 celnych strzałów na 50. To przegrany, bardzo przegrany Fischer, a tutaj te wszystkie statystyki są ważne, ale pewnie nie najważniejsze, bo tu nam wystrzelał 19 na 20. Dzielny chłopak z Wodzisławia. Cieszymy się. 4 lata dobrego jeszcze biegania, przynajmniej przed Tomkiem Sikorą. Niech sponsorzy się pospieszą, bo srebrnego medalistę olimpijskiego trzeba wynagrodzić za to, co zrobił. Co zrobił 2 lata temu w Oberhofie. Też był srebrny i to złoto może ciągle jeszcze przed nim. No i pierwszy to jest medal w historii polskiego biatlonu na Igrzyskach Olimpijskich. Dotychczas najlepsze miejsca to były 4. Stanisław Szczepaniak w biegu na 20 km w Grenoblu w 1968 roku. I też bardzo blisko medalu była wówczas sztafeta w składzie Józef Różak, Stanisław Łukaszczyk
Andrzej Fiedor i Stanisław Szczepaniak. To był rok 1968 i wspaniałe występy biatlonistów. Tutaj wcześniej panie w głównej roli, bo Krystyna Pałka była piąta, a sztafeta pań na siódmym miejscu. No ale dziś oczywiście wszystko to przebił Tomasz Sikora. Powtórzmy jeszcze raz. Srebrny medal w biegu ze startu wspólnego Tomasza Sikory. Dziś na dystansie 15 km w ośnieżonym San Sicario. Były szanse, jest Tomek Sikora, jest nasz bohater, szczęśliwy, uśmiechnięty. On jest szalenie skromny, nigdy tam o sobie za dużo nie chce mówić, ale to jest cudowny jego bieg. Brawo Tomek! I ta zaciśnięta pięść, i ten uśmiech na twarzy. Po tylu trudnych biegach, gdzie nie udawało mu się przebiegać tam wśród tych czołowych zawodników. Już był taki moment, że trochę wątpił. I ten karabin, który dano mu zbyt późno, aby mógł się bardzo dobrze nim ostrzelać, ale jest to srebrny olimpijski karabin i warto o tym pamiętać. A więc proszę Państwa, po Wojciechu Fortunie jest to drugi sukces w historii naszych startów olimpijskich, bo mówię drugi dlaczego. Oczywiście pamiętam o srebrnym medalu Adama Małysza przed 4 laty, pamiętam o srebrnym medalu Elwiry Seroczyńskiej dawno, dawno, w 60 roku na 1500 metrów w łyżwiarstwie szybkim, ale tym teraz jest coraz trudniej o te medale. Dzisiaj zdobyć złoty medal czy srebrny medal olimpijski to są lata wyrzeczeń i myślę, że ten sukces Sikory jest naprawdę drugim sukcesem w skali wszystkich startów Polaków na Igrzyskach Olimpijskich. Po Wojtku Fortunie na drugim miejscu ja osobiście stawiam ten srebrny medal Tomasza Sikory. Widzą Państwo wyniki, przegrany Rafael Puare, przegrany Andresen, inni zawodnicy, Purunen to sensacja, strzelał bezbłędnie, Czepikow też bezbłędnie, ale przegrali z Tomaszem Sikorą, który jeden błąd miał na strzelnicy, podobnie jak złoty medalista Krajsa Bierdalen, znów niezadowolony, widzimy go na ekranach, trzy pudła i trzecie miejsce, wróci bez złota, dwa srebrne i jeden brązowy medal, a sztafeta norweska przegrana. Tak, to jest duża niespodzianka tych igrzysk. Proszę Państwa, ci z Państwa, którzy raz jeszcze chcieliby obejrzeć... Albo nagrać sobie. Nagrać sobie około godziny 12, o 12 właściwie, przepraszam, nie około, ale o 12 dzisiaj, o 24. Nasza stacja Eurosport będzie pokazywać raz jeszcze powtórkę z tego biegu. Ja też bym się cieszył, jakby ktoś mi nagrał. Oj, zaraz się wszyscy zgłoszą, to Krzysztof. Proszę. Dostaniesz chyba 88 kasę. W związku z tym, no ci z Państwa, którzy jeszcze nie mają, nie widzieli tego, no bo wszyscy będą wiedzieć, ale kto nie widział, zapraszamy do przed telewizorem o godzinie 24. Jest złoty medalista Grajs, trzy złote medale, urastan do bohatera, roli, bohatera igrzysk. Biatlonie na pewno, proszę, ogląda się. Brawo. Brawo Grajs, brawo Sikora, brawo Bierdalen.